Siemanko, z tej strony Shuriken VR, witajcie w kolejnym niesamowitym odcinku z Teardown, czyli symulatorze zniszczenia, w którym to udamy się do nowego domku zakupiony za hajsy z YouTube'a. Tak, i razem z Pimpkiem, czyli moim ulubionym pomocnikiem, będziemy starali się przetrwać noc pełną animatroników, bo oto one będą szturmowały nas i będą starały się nas dopaść, a my oczywiście postaramy się je zniszczyć, a ja sobie zamontowałem specjalnie na tą okazję piłę mechaniczną. Familijny content. Także pamiętajcie, by zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby kolejne materiały was nie ominęły. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, żeby mi powiedzieć, że lubicie moje materiały i żeby w ogóle było mi miło, nie? No dobra, Pimpek, a teraz chodź, idziemy do naszego domku. I widzę, że... To jest nowy dom kupiony za hajs! Dopiero nowy dom kupiliśmy, dopiero co się tu... Nawet jeszcze żeśmy przez próg nie weszli, a ty już musiałeś obsać cały ten dom. Normalnie ja cię kiedyś do adopcji oddam, nie przysięgam, naprawdę. Dobra, chodzimy do domu, już przez ciebie zniszczyłem nawet drzwi wejściowe, bo z papieru je zrobili. Dobra, co my mamy w środku? Mamy kuchenkę mikrofalową, znaczy to jest kuchenka taka zwykła, tradycyjna, na piec. Mamy jakiś zlew, bardzo fajny. Mamy też krzesła, które nie są jakieś wytrzymałe zbytnio. Pimpek, ratuj się! Mamy też jakieś drzwi, ja zaraz naprawię ten dom, przysięgam, naprawię go. No przecież jak się to... Okej, te drzwi akurat nie działały, więc trzeba było im pomóc. Mamy komputer! Jaki wypasiony! Normalnie starego Counter-Strike'a grało się na takich monitorach. Nie, to są proporcje 4:6. Jaki amelinowy! Nawet niezniszczalny jest! Ale gamingowy sprzęt. Nie, patrz, bezprzewodowy. To jest chyba laptop jakiś. O, mamy drugi komputer! To Pimpek ma swój drugi pokój z komputerem? Mamy też telewizor, też bezprzewodowy. A jaki wytrzymały w ogóle? Co my tu mamy? Jeszcze więcej łóżek? Mamy 4 sypialnie w tym domu? Po jaką cholerę mi 4 sypialnie? O, no jest kibelek! Jest kibelek, no i to jest wszystko, czego my potrzebujemy do szczęścia. Mamy też kabinę prysznicową, która nie ma prysznicu, więc nie wiem, co to jest tak naprawdę. No dobra, my tu pitu, a tu pewnie animatroniki, bo już za moment będzie noc. Patrz, Pimpek, musimy się skitrać. Oczywiście banda grubego. I chowamy się, Pimpek! Uciekamy szybko! Pimpek! Dobra, Pimpek na straty spisany. Żegnaj, Pimpek. Nie zdążyłeś. Czekaj. No przecież normalnie nie wytrzymam z tymi drzwiami, no. U mnie animatroniki zaraz. Ty, no weź się pakuj do tego domu, no nie wytrzymam z tobą. Dobra, okej. Okay. Musi tak zostać. Pimpek. Pimpka zeżarły animatroniki. Freddy, odsuń się ode mnie. Odsuń się ode mnie. Muszę stąd uciekać. Mogłem jakieś barykady sobie załatwić, ale o tym nie pomyślałem. Dobra, skończył się dzień dziecka. Czas użyć mojej piły mechanicznej. Dobra, uwaga, bo mam nową broń. To może tym razem. Czemu mój dom się pali? Czemu mój domek się pali? Co tam wlazł? Bo nie tu wlazł? No pewnie chciał sobie zrobić jajecznica, że chłop nie potrafi gotować, to wziął i mi... No nie, no, jakie dziury mi tu porobili? No nie może być! Przecież ja piłą mechaniczną nie byłbym w stanie podpalić tego domu, to jest fizycznie niemożliwe. Gdzie jest ten Boni? Dobra, mniejsza z tym, myślisz, że jesteś cwany? To zobacz na to. Na szczęście ten dom jest ubezpieczony, a przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, okay, fajnie, cały świat wybucha, ale jak się jak zwykle okazuje, animatroniki są niezniszczalne, bo dlaczego by miały być zniszczalne, prawda? O, czarna dziura! Ja wiem, że to na nich nie działa, ale zawsze miło jest popatrzeć, jak wszyscy się przytulają do siebie i wiecie, stanowią taką jedną, wielką, wspaniałą rodzinę. I przy okazji uwielbiam te FPS-y. Cały dom pod stałem zwaliłem. Pimpek, nie! Pimka też wessało, oczywiście. Ale domek się zwalił. Na szczęście mamy jeszcze piętro. I tam mamy tą fenomenalną łazienkę, w której nie ma wody, co prawda. Ale wiecie, no, domek był tani, bo kosztował mnie tylko 3 miliony razem z działeczką, więc opłacało się, moim zdaniem. Na obrzeżach gdzieś Podlasia, także wydaje mi się, że miejscówka jest bardzo koks... Co się z nimi dzieje? Pimpek zaczął sikać na nich, nie mogę, po prostu nie! On zaczął na nich lać w momencie, jak się tam wszyscy zebrali do kupy, nie? Czy ja mam jeszcze jakąś jedną broń? Tak, ja mam jeszcze Doom BFG 9000. Prawie jak Patelnioinator 3000. Co on robi? Ci, którzy grali w Dooma, na pewno wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, to patrzcie na to. Woo! BFG! Boom! Wow! Nie chcę nic mówić, a Pimpy! Ej, wiecie co? Wydaje mi się, że chyba porobiłem Freddy'ego. No bez kitu! W końcu znalazłem...
Ale jak tu głęboko jest? Wy czaicie, jak głęboko ta broń się wkopała pod fundamenty tego domu? To było w stanie zniszczyć połowę mapy. Ta broń jest przepotężna. Dobra, zniszczyliśmy animatroniki. Musimy wezwać Boba Budowniczego w takim razie i to naprawić szybko. Uwaga, raz, dwa, trzy. Bob Budowniczy patrzy. Jest! Udało się! To fajnie. Była ciemna noc. Wydawało się, że wszystko jest dobrze. Do czasu, aż nie pojawili się sąsiedzi, którym przeszkadzała muzyka puszczona po 22. Pimpek, biegnij, teraz musimy się schować już tu. No chodź. No przecież ty jesteś niereformowalny po prostu. I idziemy na górę, idziemy się tam schować przed nimi, nie? I teraz się tu zabarykadujemy i schowamy się, a ja ich będę obserwował przez okno. Właśnie tak się otwiera na Podlasiu okna. Dobra, dziady jedne! Wysadzę was w powietrze, tam gdzie wasze miejsce! To ja mu uszy rozwaliłem. O nie, Freddy próbuje mnie zaatakować! Zostaw Pimpka! Czekaj, ja cię zaraz wysadzę. Czekaj, o, moją lampką nocną. O tak. Aha, okej, dobra, to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. Trzeba ugasić! Czekaj, ja tu w ogóle mam chyba gaśnicę. Dobra. Z czego się cieszysz, ty dzbanie jeden? Masz, Pimpek! Masz kość na pocieszenie. Czemu to się pali? Przecież ugasiłem ten pożar. Freddy jest taki gorący, taki ciepły po prostu, że aż podpala mi cały dom. Idę to rozwalić teraz. Jo! Ej, ciekawe, czy jestem w stanie przeciąć całe fundamenty tego domu, że on się będzie w stanie rozwalić. Wiecie, że zwali się po prostu, nie? Oczywiście trochę mi to zajmie, bo to wymaga trochę czasu, żeby to przeciąć, ale może cały ten dom weźmie się i zwali na te animatroniki, które już właśnie z niego wyszły, więc ten plan jest do dupy, ale może wejdzie tam z powrotem za moment. Udało się? Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Możemy użyć na przykład... O! Revenge Katana! No tak, właśnie tym mogę to przeciąć. Uwaga! Przetniemy ten domek. Ja wiem, że animatroniki już pouciekały stamtąd, ale to nie ma znaczenia teraz w tym momencie. Oh yeah, baby! I czy... Zobaczcie, ten monitor, ten telewizor, on to przetrwał! Jak on był w stanie to przetrwać? A przede wszystkim najważniejsze pytanie jest, to jak ten dom się niby jeszcze trzyma w powietrzu, nie? Ta gra jest... symulacją fizyki, nie? Jak? Wiecie, co mam zamiast sprawdzić? Czy asteroidom będę w stanie dokopać się pod fundamenty domu, tak samo jak zrobiłem to przy pomocy BFG 9000. Bo to jest bardzo ciekawe aktualnie. Uwaga! Czy asteroidy mogą tak bardzo penetrować grunt, w sensie, wiecie, o co chodzi? Woo! Oh yeah, baby! Freddy dostał z kamienia z kosmosu. I dostanie jeszcze raz. I Pimpek oczywiście znowu sika, no jak zwykle. Boom! Wow! Ale się wydarł na mnie. Ale chyba... Tak, Freddy dostał! Bezpośrednie trafienie z tej skały wykończyło go. Jak to się wszystko porozpadało. Ale Cika jeszcze przetrwała to. Pimpek tam z nią walczy grubo. Ale to za mało. Musimy jej przykleić do łba C4. Mam nadzieję, że zrobi duże boom. Let's go! Jak to ładnie wygląda, nie? Halo? Jest tam ktoś? Jest, wykończyłem ją! Pimpek jak wygląda, on się w jakiegoś teraz... Właśnie nawet nie wiem, jak to nazwać. Jakiegoś morderca zamienił teraz! Dobra, wracamy do dnia. Uwaga, teraz następuje, wiecie, 6 rano i ten dźwięk. Tę. I... Teraz idą animatroniki, ale to znowu cała banda musi być, nie? Cała banda głupich, śmierdzących animatroników. Dwie paczki teraz idą do nas. Ale my oczywiście będziemy się bronić. O! Shit. Nie wchodźcie do mnie, mam broń! Jestem wyposażony w broń! Słyszycie? Wow! To ma taką moc, że aż mnie odpycha. A ja tym mogę latać, nie? Patrzcie. Wow! Widzicie, że mu też uszy znowu oderwało? Bardzo dobrze. Temu drugiemu też oderwało? Very good! Ale dlaczego inny kończyn ci nie oderwało? O! Ta broń jest zabójcza. Ej, ale skoro mamy ten dom, to teraz aż się prosi po prostu o to, żeby jeszcze raz tutaj strzelić przy pomocy BFG, co nie? Myślę, że tak. Woo! I uwaga, będzie boom. Było boom. Freddy go wywaliło poza planszę w ogóle, gdzieś tam do sąsiadów go wywaliło. Całkiem nieźle, muszę przyznać. O kurde, teraz wszyscy przeżyli to? O, to nie było bezpośrednie trafienie. No nie! Pokażę wam teraz na slow motion, jak lecimy w nich samolotem, bo to jest też mega fajne. Plane gun. Piu! I w mój domek! Ma, kwa, 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 kwa.
I jeszcze raz tutaj. I bum. I bum. I o, ale FPS. Wow, ale zmiotłem mój domek. Jakim prawem, ja się pytam, wy przetrwałyście atak samolotu i to 3 razy, jak wam w tyłek wleciałem, co? Te animatroniki są bardziej amelinowe niż amelinium, nie? O! Ej, to w sumie nie jest głupi pomysł. Wiecie, jaki jest tak naprawdę najlepszy sposób na pozbycie się animatroników? Wywalenie ich poza mapę! No, chodź tu, no. Ziu! Teraz ty. Wii! Wii! Wiem, co chcę zrobić. Chcę jak najbardziej zniszczyć tą planszę teraz. O! Do zera ją niszczymy, nie? Ja wiem, że to mój komputer pewnie zrobi papa. Asteroidy, teraz w tym momencie mi komputer właśnie robi papa, nie? Mhm. Ale to za mało. To jest pierdnięcie na wietrze. I od tego niby miały zginąć dinozaury? Co jeszcze bym mógł zrobić, żeby to zniszczyć? Może to? Za słabe. Mega gana przełączymy na mini nuki. Okej, coś się dzieje. Dobra, on w stanie jest to niszczyć, ale on to tak kurde niszczy, że mi laguje cały komputer. Wiem, najszybszy sposób, żeby to zniszczyć, to może będzie katana w dziurze strzelona po prostu. Ma to sens, nie? Albo ten blaster? No całkiem nieźle. Wow, 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 co się dzieje? Ja nic nie nacisłem! Dopiero teraz uderzyły te asteroidy, co ja 10 minut temu zrespawniłem? Jaki zapun jest! Tam jakiś kosmiczny korek musiał być, nie? Po prostu. Dobra, revenge katana. Ustawiamy to i będę to przecinał. Ale to mi zajmie 3 lata, zanim ja... No nie, no łopie, gdzie? Z czym do ludzi? No dobra, może się pojawić jeszcze tyranozaur tutaj, bo w dzisiejszym odcinku nie było jeszcze tyranozaura. A jakby to mogłoby wyglądać, gdyby nie chować się przed wielkim tyranozaurem, który by nas atakował, prawda? Sąsiad stał dzisiaj lewą ręką, nogą i zaczął nas atakować. Z niewiadomych przyczyn. Jesus Christ! Jak on się tutaj wbija? No weź mnie, zostaw Stefan! Stefan, byliśmy kolegami! Raz z tobą wygrałem Forte, ja to już taki zły jesteś po prostu! Idź mi stąd! Remont tego domu będzie droższy niż samo kupno nowego mieszkania. Coś mi się wydaje, że on chyba utknął. Idę wykorzystać teraz sytuację i go zajdę od tyłu. Tak, wiem, co pomyśleliście teraz. Małe zboczuszki. Ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi tylko o to, żeby mu właśnie do tyłka wsadzić C4, czyli chyba dobrze myśleliście. Dobra, on ma jeszcze szansę się stamtąd jakoś uwolnić, ale widzę, że raczej ciężko. Uwaga, 3, 2, 1. Ja bym ci nie polecał jeść tego betonu, bo sobie ząbki połamiesz ogólnie, nie? Dobra, spawn. Czy ja coś jeszcze tutaj mogę zespawnować? Aliena? Co ty gadasz? I on mnie będzie gonił? O matku jedyna. Co się dzieje? Ale to musimy noc włączyć. Uwaga, dobra, czekajcie. Zmienimy teraz na night i mamy obcego, który będzie nas kajtował tam. Ciekaw jestem, czy jestem w stanie go porobić piłą. On jest po mojej stronie, czy co? Czego wystraszyłem? Okej, okay, dobra, czyli nie jestem w stanie załatwić Aliena przy pomocy piły mechanicznej, ale jestem w stanie sprawić, że go na chwilę zatrzymam? Tak zwał. Dobra, chowamy się, Pimpek! Pimpek, dobra, nie wiem, czy on potrafi otwierać drzwi, ale muszę się schować szybko na piętrze. Oh my god! On za mną idzie! Nie może być, dobra, szybko chowamy się gdzieś tutaj. On przechodzi przez ściany! On może używać drzwi! Jakim prawem? Czemu on drzwi może używać? A! Czekaj, bo to są obrotowe jakieś drzwi. Pimpek, trzymam te drzwi, ale ja coś czuję, że on zaraz je zniszczy. Albo się przez nie przygryzie. No! On się przegryza przez nie, on zaraz mnie dopłynie! Jeszcze mi się palić dom zaczął. Nie wiem dlaczego. A! Ja też się zacząłem palić! Jesus Christ! On po suficie chodzi! Matko jedyna, weźcie to, ugaście! Szybko! Czy ten obcy utknął tam, czy to tylko się sufit zwalił? Bo ciężko powiedzieć, bo tu strasznie się dymi wszędzie. To jest chyba obcy! Utknął w suficie! No nie mogę po prostu z niego! Te, Bambi! Złażę stamtąd! No nie ma takiego wentowania! Co ty jesteś? Among Us? I właśnie dlatego powinniście trzymać dietę. Bo jak będziecie chcieli wentować kiedyś, to może się zdarzyć taka smutna sytuacja, że wasze 4 litery utkną w wentylacji. Ty śmieciu mały, nie? Czekaj, już ja cię porobię, nie? Black hole. Tak, to jest pierwsza rzecz. Leci black hole. Na to walnę asteroidom. I to 3 takie walne. Tak się będzie grubo. I jak on to przeżyje... Nie powinien tego przeżyć. Nie ma opcji, żeby on to przeżył. No nie ma szans, żeby on to przeżył. Jaką dziurę zrobiłem? Ale nie słyszę aliena. To jest chyba jego ogon. Ej, znalazłem go! To jest on! Pimpek golał! No tak, zapomniałem. Najpotężniejsza broń na całym świecie. Mocz Pimpka. Dobrze, że jesteśmy po jednej stronie, bo nie chciałbym, żebyś mnie kiedyś osikał.
Abym przestał istnieć. Moi kochani, jeżeli odcinek wam się podobał, no to oczywiście łapa w górę obowiązkowo i widzimy się w kolejnych odcinkach u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!